Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Kto poznaje tą furę? Tak, to jest oczywiście BMW E36, piękny youngtimer. Proszę bardzo, zrobiłem go sobie na taką gangsterkę. Wcześniej miałem taki typowy driftobus, jeśli chodzi o wygląd, a teraz mam taką gangsterkę. Dzisiaj będziemy oczywiście bawić się w trybie Fortnite. Ojej, ale ta fura, ona jest generalnie bardzo dobra też do driftu. Teraz sobie, teraz się uczę trochę nowych ustawień kierownicy. jakie drifty, kurde. Ale spróbujmy tam w jednym miejscu sobie tylko podriftować i już szukamy eliminatora. I zobaczmy sobie. Ojej, ręczny mi nie działa, kurde. Ja tu chciałem ładnie na ręcznym, a tu nie działa. Ale już sobie włączyłem. Uwaga, uwaga. Słowizna. Wywaliłem tutaj bodykit, taki miałem poszerzający bodykit do tego samochodu. I trochę teraz inaczej się prowadzi. Mocy ma tyle samo, a jest trochę cięższe. BMW jest teraz trochę cięższa. Ojej, ale dziwne będą te nowe ustawienia kierownicy. Bo wiecie co, czułość kierownicy sobie zmniejszyłem, wobec czego będę musiał się troszeczkę więcej nakręcić dzisiaj. Będzie to śmiesznie wyglądać. Bo normalnie miałem czułość kierownicy ustawioną tak na 80, a teraz zjechałem do 70. Ci co mają kierownicę, to wiedzą o czym mówię. Dzisiaj zaczniemy sobie w takim dziwnym miejscu. Jesteśmy w kamieniołomie. Zobaczcie. Ej, czemu mi się tutaj coś włączyło? Co to jest? Znikaj mi to. O co to chodziło? Zresetowałem. O nie, zobaczcie. Ktoś mi już zabiera dropa chyba. Nie, co? Nie zabrał go? What? Dobra, ktoś... Crown Victoria, może być, dobra, dawaj, bierzemy. Ej, tutaj kilka samochodów wylądowało. Dawaj, bierz. Zdążyłem, prawie ktoś by mi zabrał moje furzysko. Kogo my tu mamy? Ej, tu jest, zobaczcie tu, ja nie robię teraz zlotu. Tu jest po prostu tyle ludzi w tym miejscu. Zero litości, ciśniemy pierwszego, chociaż kurde, to nie jest moja taktyka. Ja powinienem najpierw, wiesz, zbierać fury jak najwyższy poziom, a dopiero później atakował. Ty patrz, pod jaką górę podjechała ta Crown Victoria. To jest dobre auto. To jest dobre auto z takich początkowych. Naprawdę, ono jest... W wielu momentach mnie bardzo, bardzo zaskoczyło pozytywnie. Zobaczymy, czy i teraz tak będzie. Wiesz, ono jest szybkie, ale jak źle pojadę, to nie pomoże mi to auto za bardzo. Po tych kamieniach tutaj... Właśnie. O kurde. Dawaj. Dawaj, zgasł mi sprzęgło szybko. O nie, chyba się zakopię tutaj. Ale ten z Mini Cooperem też się gdzieś tam zakopał. O shit. Ale paskudnie, wiecie jak ja się tam zakopałem? W tej wodzie tam i jeszcze potem w taki murek uderzyłem, że nie mogłem stamtąd w ogóle wyjechać. No strasznie. I ten Mini Cooper mnie porobi teraz. No nie! Załatwił mnie, kurde! Ale posłuchajcie, jak tak dalej będzie, ja mam tutaj herbatkę, turbo doładowanie moje. I jak faktycznie będzie kiepsko, to jej użyję. Póki co, ja ją odstawiam tutaj na bok. O, będzie sobie tutaj, mam nadzieję, że mi się nie wyleje. Widzicie, jest tutaj kubeczek, nie? W tym miejscu. I na razie herbatki nie będzie ubywać, ale jak ubędzie, to będziecie wiedzieć, że ja tutaj włączyłem moje turbo doładowanie ludzkowe. Spoko, na następnym meczu się po prostu bardziej postaram. Miałem trochę pecha, że się w tą wodę wrąbałem, no. Mogłem sobie normalnie jechać... jakoś, a pojechałem jakoś tak dziwnie zupełnie. Nie wiem czemu, nie wiem co we mnie wstąpiło. Po prostu się chyba nie rozgrzałem przed odcinkiem. Dawaj, tutaj strefa driftowa. Leć. Pa. O, już tak fajnie szło. Nie no, i tak bym pewnie wyleciał poza trasę, bo tam się zaczęła dusić, ja muszę jej trochę mocy doładować. Ej, w tym miejscu nigdy nie zaczynałem. Patrzcie, już na samym starcie coś mam. Dosłownie teraz się pojawiłem na mapie, mam nadzieję, że coś fajnego. Który poziom? Kurde. Czyli co, moja taktyka? Wbijamy poziom, a potem do ataku. Szczerze, to ja w ogóle jeszcze tym samochodem nawet nie jechałem w eliminatorze. Tak teraz dochodzi do mnie trochę, że w tym eliminatorze jest naprawdę bardzo dużo różnych samochodów.
Ja myślałem, że jest ich garstka, tu jest ich sporo, mamy 50 kierowców. I wiecie co? Bardzo często teraz was tutaj spotykam. Niekiedy właśnie jeżdżę sobie gdzieś tam, walczę z kimś, a ktoś za mną jedzie i mi na przykład nie wyzywa na pojedynek w ogóle, tylko jedzie za mną i tyle, i trąbi, jak jestem w pojedynku, czyli nie wyzywa mnie na pojedynek, tylko po prostu cieszę się, że mnie spotkał. Także gdzieś tutaj was cały czas spotykam i to jest miłe, no. To po ostatnim zleciku w Eliminatorze, nie wiem czy oglądaliście, ale jak nie oglądaliście, to zobaczcie sobie ostatni odcinek z trybu Fortnite, jak żeśmy zlagowali serwery w Fordzie, nie dało się dołączyć do Eliminatora później. Poważnie, tryb Fortnite został wyłączony i musieliśmy, no... Co? No nic nie zrobiliśmy, po prostu skończyłem streama wtedy, bo to było podczas live'a. Rany, no. Wszyscy, wiecie ile było osób na streamie? Było 3000 osób na streamie, to był jakiś mój rekord czy coś. I tyle osób było i w jednym momencie ja powiedziałem, wbijamy teraz na ten tryb. I wszyscy w tym momencie, wiecie, odpalili ten tryb, wyszukiwanie i po kilku takich wyszukiwaniach po prostu serwery siadły. Ja nie wiem, czy ja się do tego przyczyniłem, czy nie. No ale tak było, nie? I nie można było grać Eliminatora. Ja już widzę, że tutaj ktoś dropi z 7 poziomu samochody. Co jest? A ja nie widzę żadnego dropa. Chyba będzie trzeba po prostu zacząć wyzywać kogoś na pojedynki. Bo tu się zaraz mecz skończy i nic nie będę miał. No hej. Pa, jak tutaj ładnie między tymi drzewami. Tutaj ten las przejechać bez żadnej stłuczki to jest cud. O, prosto na drzewo. Boczek wyminął. Ej, no kurde, całkiem sterowna ta buda, nawet w powietrzu. To dziwne jak na Volkswagena. No już dobrze, tu mam na moim ludzkim radarze jakieś dwa dropy. Jeden jest z lewej, drugi jest tu na wprost. Mój ludzki radar mnie zawiódł tym razem. Chociaż to był Lancer, mógłby być trochę szybszy. Ale tu mamy drugiego dropa, jeszcze go nikt nie zgarnął. Dziwne w sumie w tym miejscu, to jest... O! I to ja rozumiem, poziom wyżej. Chyba jadę do lasu na grzyby, bo wszędzie tutaj jechałem sobie, jeździłem i nigdzie nic ciekawego nie było. Myślę, że znajdę jakiegoś grzyba w lesie i to będzie coś naprawdę dobrego. Słuchaj, jak nie będzie mi szło, odpalam moją turbo herbatkę, ale w tym momencie nie trzeba nic odpalać. I dzisiaj zrobiłem taką mocniejszą, taki czaj. Patrz, jesteśmy w kamieniołomie, już widzę jeden dropik. Albo blisko. Jeden dropik jest tam gdzieś na górze, a drugi dropik jest też na górze w sumie. I trzeci dropik będzie jakiś w dolinie. Nie wiem, bo się nie mogę spojrzeć na prawo. Musiałbym chwycić pada, żeby tam gałką się tak odwrócić. I uwaga. O, i takie dropy to ja rozumiem. Proszę bardzo, Porsche. I mamy 7 poziom. Możemy jechać walczyć. Możemy jechać walczyć. Proszę bardzo. Warto było szukać, zobaczcie, trzeba tylko troszeczkę sobie pojeździć po świecie i już, 7 poziom. 2 teraz pojedynki i będziemy mieli 10. 2 albo 3. 10 poziom, gościu. I co ja tam w 10 poziomie mieliśmy? To jest też dobre auto, to jest taka rajdóweczka. To też śmiga bardzo fajnie na offroadzie, jest dosyć szybkie. Wystarczyłoby nawet do tego końcowego pojedynku. Nie chciałbym mieć w końcowym pojedynku Bugatti Veyrona. Ja wiem, że to jest takie auto premium i fajnie by było je mieć i jest takie ładne, no i no to jest Bugatti w końcu, nie? Tylko że ono niespecjalnie się tutaj nadaje na te offroady. A tu ten ostateczny pojedynek, no to głównie offroad ciśniemy. Tu już widzę, 2 dropy są. Jeden jest po lewo, ktoś go właśnie będzie zgarniał. Dobrze, bierzemy go na pojedynek. Oj tak, dzień dobry. Co my tu mamy? Hello. Nie ma litości, kurde. Ja już byłem litościwy i widzieliście jak ja z tym skończyłem. Jak ja na tym skończyłem, nie? Skończyło się to na tym, że przegrywałem cały czas. Mówiłem, o fajnie by było wyzywać tylko tych, co mają lepsze samochody od mojego. Cyk, cyk. A tu przegrywałem, no nie ma litości, nie ma po prostu litości, to jest Eliminator. Proszę bardzo. Subaru jedzie na przełaj, a tutaj mamy taką przejażdżkę bardziej po asfalcie. Szkoda, bo lubię ten samochód. Patrz, tutaj nie widać jaki drop, Golf, okej. No już ciężko będzie wydropić coś lepszego niż to. Mówiliście, że są mile i są stopy. Ale proszę bardzo, my tu mamy yardy. Stopy. Stopy to są chyba morskie, tak? Czy nie? Morskie są węzły? Nie, węzły to chyba prędkość w węzłach jest. Jakoś tak.
A nie wiem nawet. Dobra, bo tu mamy jakiś drop, może coś lepszego, czas... Nie, galant. Dobra, co mamy? Audi R8. Nie pamiętam już, jak się tym jeździło. Nie pamiętam, żebym w ogóle miał Audi R8. Ale tak, Audi R8 i proszę bardzo, na 8 poziomie Audi R8. Niedługo, patrzcie, jesteśmy blisko jeziora. Ktoś... Sorry. Niedługo będziemy mogli po tym jeziorze jeździć, bo jest po prostu... Będzie zamarznięte w zimę. Ty... Ale póki co jest odmarznięte i proszę bardzo, mamy tutaj jakiegoś... O, proszę, to nie są żarty, to nie są żarty. Audi kontra Audi, ale mamy bliski pojedynek. Dawaj, co to tak wolno? Dawaj! Jest, będzie... O, shit! Audi! Nie! Ej, o co chodzi? Przecież Audi R8 V10! Gdzie jest to przyspieszenie? Ja go tu powinienem zjeść o tak o! Tak o! Ale tu jednak waga zrobiła swoje. No to była taka rajdówka. Audi Quattro S1 to jest rajdówka, to jest samochód bardzo lekki i on od zera do setki przyspiesza fantastycznie. Moje Audi miało tylko lepszą prędkość maksymalną, podejrzewam, ale tutaj liczyła się to. Nie wierzę, no. Wiecie, ile się najeździłem, żeby poszukać jakiegoś fajnego samochodu? Cholera. Teraz mam takie marzenie, zrobić pojedynek kupa kontra kupa. Widzę, że ktoś tam jest już na radarze, jadę na przełaj do niego. Nie wiem, czy tu prze... O, czekaj, nie wiem, czy tu przejadę. Oj. Chcielibyście sobie tak pojeździć? Ale ciśnie, coś tam ciśnie. Czekaj, widzę kogoś, widzę na moim ludzkim radarze kogoś. Czekaj, złapiemy go. Pisaliście mi w komentarzach, żebym zrobił jeden odcinek eliminatora na kamerze z kokpitu. Czy dałbym radę wtedy kogokolwiek pokonać? Na pewno trudniej byłoby mi znaleźć jakiś drop. Wiadomo, nie? Bo wtedy po prostu mniej widać. Gonię tu kogoś, ale ktoś już ma jakąś kozacką furę i nie mogę go nawet dogonić. Mam nadzieję, że on mnie nie widzi i że po mnie nie wróci. A wiecie co? Chodźmy sobie, pojedźmy na tą górę tutaj. Ja tu nigdy nie byłem na eliminatorze i może coś akurat fajnego się tu znajdzie. A nawet jeśli nie, to powinniśmy dookoła tutaj z daleka widzieć jakieś fajne dropy. Ty, to jest dobry pomysł, żeby się tutaj respić za każdym razem. Ej, bo ten gościu jest tu blisko. Tylko, że aha, bo on jedzie tam przez górę, torami jedzie, wiecie gdzie, nie? I patrzcie, my tutaj stąd wszystko widzimy. Gdzie jest mój pad? Na ziemi leży, dobra, nie chce mi się schylać. Tutaj z góry powinniśmy dużo... Ej, ten gościu mnie chyba zauważył, takie mam wrażenie, bo próbuje się tutaj na górę wspinać. No, coś tam knuje, kurde. Ciśnie chyba do mnie. Co, typ, ej? Ciśnie po mnie! Uciekaj! Ty, on ma chyba bowlera. Takiego fajnego offroadowca. Ej, ciśnie tu! Ja pierniczę, on się tu wspiął się za mną po tej górze, a ja jestem tym wypierdkiem. Małym. Ja miałem zrobić pojedynek kupa kontra kupa, dlatego go jeszcze zostawiłem. Ale widzę, że tutaj będzie trzeba się teraz kurde chować, no. No dobra, będę udawał, że mam szybki czerwony samochód i na radarze, z radaru mu szybko zniknę. Proszę bardzo, jak mi fajnie idzie. To wcale nie jest zły samochód. W porównaniu do niektórych z drugiego i... Au. W porównaniu do niektórych z drugiego i trzeciego poziomu, to auto naprawdę wymiata, a ma tylko pierwszy poziom. Jedynie... O kurde, dogonił mnie. Zdupiam stąd. Zdupiam z góry, to będę miał większą prędkość. Gościu, uciekaj. Patrz. O kurde. Próbowaliście kiedyś na kierownicy robić takie manewry? Nie polecam, ale udało mi się uciec. Zobaczcie, on ma naprawdę tego bowlera. Masakra. Dobra, co mnie może uratować? Lokomotywownia tu jest w pobliżu. Szybko, redukcja, znaczy ten, bieg wrzucamy i grzejemy. Lokomotywownia może mnie uratować tylko. Gdzie ona jest? Gdzieś tutaj to było. Ty, bo gościu nie daje za wygraną, on ciśnie tyle, ile może. Ej, na lokomotywowni też ktoś jest. Dobra, to się może ode mnie odczepi. Ja mu podrzucę, albo czekaj, ja się schowam tu na górze. Ja się tu na górze schowam. Czekaj, tu trzeba było powoli tak najechać. Hamuj! O, shit, nie, dobrze. Ja bym się mu tam schował. On by nie mógł mnie wysłać na pojedynek.
Ty, a jakby się tam schował na cały mecz? Kurde, dwóch mnie goni teraz! Zauważyli, że ja mam słaby samochód. Uciekam, ktoś tu zgarnął wszystkie dropy. Patrz, następny mnie goni. A, Mini Cooper, dobra, dawaj go! To będzie lepsza opcja, dawaj go! Dobra, w drugą stronę pewnie. Oczywiście. Ale mu fajnie uciekłem! No i zrobimy pojedynek kupa kontra kupa! Pa, gościu! Tutaj mamy jakiś dropik, jeden, drugi, zobaczcie. Będzie trzeba powrócić po to. A już mówię, jakbym wygrał, kurde. Ale mam przewagę sporą. Gościu gdzieś tam zniknął z radaru na chwilę. Dwa dropy. W miejsce, gdzie ja jadę, są chyba dwa dropy? Nie. Bo to jest gdzieś za lasem. To jest... jedną milę i 200 yardów. O, widzicie? Nauczyłem się. Zrobiłem jak ten, jak Donald Trump, tak. Nie, jak Donald Trump robił? Czekaj. Kurde, jak on to robił? Donald Trump, tak... Jakoś tak składał dziwnie ręce, nie? I tak wygłaszał swoje jakieś tam... mądrości, mowy. Ty, tu jest jakiś dropik, co tu jest? Czwarty poziom, to nie są żarty, tu są fajne rzeczy. Tam za lasem, po lewej stronie były też jakieś fajne rzeczy, nie? O, trzeba będzie tam uderzyć. Proszę bardzo, prawilna furka. Nikt mi teraz nie podskoczy. Nikt mi nie podskoczy, jadę do lasu. Kurde, pole orać. Tutaj takie pola są w lesie. Muszę znaleźć jakiś samochód szybko. Bo jak mnie dopadną, to będzie katastrofa. Bo jak to lata. Nie, ale on dosyć stabilny jest. Jak trzeba te wszystkie takie pierdoły rozwalać. Zobaczcie, jakieś pniaki, nie pniaki. W ogóle nie zwalnia. Już chciałem powiedzieć, że jest stabilny na wybojach. Zobaczcie, pochwaliłem autko? Czy, nie wiem, to jest autko? Co to jest? To jest Transformers. Pochwaliłem to i już się zepsuło. Dobra, patrzę, czy ktoś mnie nie goni, ale chyba nie, bo widzę gdzieś tam w lesie jest dropik. Ja, drugi poziom, ale co to jest? Patrz, no i... No ej! Kurde, myślałem, że... Dobra, Raptor, wolę Raptora wziąć już. Wolę tego Raptora, naprawdę. Ej, skąd ten gościu się... Skąd ten gościu się wziął i dlaczego mnie nie wyzwał na pojedynek? Miałem taki słaby samochód. Dwóch teraz tam jest. No nie, no drugi poziom, kurde, to już jest zaraz koniec meczu. A ja jestem... Wiecie, gdzie jestem, nie? W D. Powinienem się wziąć za siebie. Czekaj, bo tu zaraz strefa się zmniejsza. Dobra, mam pomysł. Patrz, wyzwiemy tego na pojedynek, szybko. Pink. Odwrócimy się, cyk. I pod górę powinienem lepiej polecieć niż on tutaj. I przez te takie wertepy. Mimo, że, a zobaczcie, ja mam drugi poziom samochodu, nie? To nie są żarty, to jest pojedynek, śmierć albo życie, naprawdę. Nie wiem, czy jego samochodu nie wezmę. Ale patrz, po tych wszystkich wertepach, po tych takich, wiesz, tutaj jakichś rzeczach do staranowania, ja sobie poradzę lepiej tym dużym autem. O, zobaczymy, czy poradzę sobie lepiej jadąc przez las. Tu akurat Lancer ma trochę przewagę, bo jest bardziej manewrowny, nie? I chyba, no, przyspieszenie też powinien być lepsze, ale z drugiej strony... Ja mam tutaj takie bardziej terenowe zawieszenie. Dobra, zobaczymy, co się stanie, ale siedzi mi na ogonie. Jedziemy przez bardzo, bardzo trudny las. Ale mój ludzkowy radar mówi, że jestem na prowadzeniu. Poczekajcie. Tak, tutaj powolutku. Na trójeczce i czwórka. I poszedł! Tu mamy jakieś dropy, ale też jest, widzę, że dużo ludzi się ściga, biją się między sobą. A my ciśniemy, bo Lancer naprawdę dobrze może śmigać. O, widzicie? On tutaj jest zaraz za mną, ale jego właśnie te wszystkie murki bardzo, bardzo spowalniają. I wszystkie takie jakieś gałązki, jakieś rzeczy, które musi staranować. On ma po prostu lżejszy samochód i tutaj w Fordzie jest tak, że jego to bardzo hamuje, spowalnia. A mnie nie, ale zobaczcie. Widziałeś? Dogonił mnie. Trzeci poziom samochodu, to nie są żarty. Kurde, ja... Tam jest jakiś drop, musimy zobaczyć co to, musimy coś dobrego zebrać. Volvo, o, Volvo jest lepsze. Zgarnąłem Volvo, a tu mamy... A tu ma... zielony... Drugi poziom! Ludzie, ratujcie mnie, nic nie mogę dobrego wydropić tym razem. A miałem fajne auto, to... Przegrałem. Tam jest jakiś drop.
On chyba będzie poza strefą zaraz. Nie, no może jeszcze go zgarnę. Cholera. Co to jest? Czwarte, dobra, ryzyk, fizyk, bierzemy go, szybko. I uciekamy. Bierz golfa! Uciekaj, golfa! Ty, zdążyłem to zebrać, ekstra. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem, proszę bardzo. Zawsze musi być ten pierwszy raz, jak to mówią, nie? A tu mamy coś lepszego chyba. Lancer GSR. Zbieramy wszystkie dropy, nie możemy dać przeciwnikowi. Kurde, mimo że to jest ten sam poziom. Zmieniamy samochody jak dama rękawiczki, ale to mi nie przeszkadza. Ja chcę po prostu zdobyć tytuł eliminatora. Czy to się uda? No, powiem wam, szanse są niewielkie. Na tym etapie mam tylko Lancera z czwartego poziomu. Jest słabo. Tam widzę gdzieś na moim ludzkim radarze kolejny samochód. Tu ktoś jedzie, ale nie wyzywamy go na razie. Tego dropa widziałem już dawno i to nie jest przypadek, że on do tej pory tu jest. Tak, Ford Raptor, czyli słabe auto. Oh my god, co teraz zrobić? Co my teraz zrobimy? Pojedynek z kimś? Czekaj, tu mnie ktoś goni. Ustawimy się w kierunku tutaj. Patrz, 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 tak o, i teraz gaz. Co, Audi? What? Dobra, chyba powinno pójść dobrze. Co on zrobił? Przecież widział, że mam lepsze auto. Ja udawałem takiego, wiesz, takiego AFK, że tam nie wiem o co chodzi, tu się kręcę, tu zbieram grzyby, tu ten. Gdzieś pomyślał, a dobra, może się uda. Bing! Nie dam ci mojego autkiego. Patrz! Ale gościu ciśnie! Czym on tam jedzie do cholery? Gdzie on pojechał? Ej, co on? Jak on tak szybko jedzie? Ej? Jak on to zrobił? Widzieliście, on mnie wyprzedził Audi jakimś z drugiego poziomu prawie. Ale on chyba leciał, albo na dachu, nie wiem. Nie mogłem na niego spojrzeć. Wolałem sam się nie rozwalić. Porsche Macan, nie jest już źle. Tutaj coś mamy, nie no, musimy na pojedynek wyzywać. Kurde, nie ma bata, bo ja tego ostatecznego pojedynku Macanem nie zrobię. Nie wiem co tutaj jedzie. Ale jak wyzwę go na pojedynek, to będę musiał się od razu zawrócić, nie? Od razu zawrócić. Bo ja chcę mieć co najmniej poziom, kurde, siódmy, a mam piąty. Jakbym miał to takie Porsche rajdowe, co wtedy było. Co on robi, ty? Co on zrobił, ty? Dawaj go na pojedynek, to jakiś dziwak jest. What? Co? What? Skasował się. What? Co za samobójca. Ty, czekajcie, bo to jest final showdown. Ja muszę zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Dobra, jedziemy na wprost, szybko. O nie, wychodź mi z tego. Szybko. Final race, ja już wiem, gdzie będzie final koło od Festival Horizon. Coś tak czuję. Tutaj, dawaj, tutaj. Ale widziałem, że mają jakiś samochód z drugiego poziomu, o co chodzi, ty? I? O! Jednak nie tam, ale też dobrze jadę! Niemożliwe! Ale dobrze jestem obrócony, akurat tu rozpędziłem się, cyk. Ja wiem, że oni tam mają kozackie fury, ale kurde, mam spore szanse wygrać teraz. Patrz jak mnie gonią, patrz na minimapkę co się dzieje, jak się wszyscy zbliżają do mnie. O nie, stawaj na te koła, kurde! Patrz jak fajnie byłem ustawiony i... Jedź makonisko, cholerne, twarde zawieszenie. Dobra, słuchaj, pojedziemy sobie trochę po prawej stronie. Bo my wiemy, że tutaj będzie głęboka woda. I tu wszyscy jadą, nie? Ale patrz. My musimy sobie pojechać tutaj. I nie pojedziemy przez tą głęboką wodę, bo tam się, kurde, idzie utopić. Tam nie przejadą, nie ma bata. Musimy jechać tu. Nie w drzewo! Szybko, cofaj! Gaz! Ej, oni tam nie przejadą, muszą jechać przez tą tutaj taką wyspę, przez te takie ogrody. Bo tam się poutapiają, nie? Tak, ja tą mapkę trochę znam. Widzicie, oni tam na mapce się topią. To są normalnie dziwni ludzie. Tamten jeden samobójca wziął się, zabił o strefę. Ci jadą do wody, to jest... Ja już mam tytuł odcinka na dzisiaj. To jest, słuchajcie, odcinek samobójców. Naprawdę. Jeden tu się rozwalił, trzeci tam.
Ja miałem takie przeczucie, że to będzie gdzieś tutaj, ale też bałem się, że będzie po drugiej stronie w ogóle ta strefa, tam gdzie jechała większość osób. Patrz! Makane mnie! Zobacz, co się dzieje. Ole bek. Ole bek. Zobaczcie, jak nam teraz super idzie wygrywanie. Jakiego miałem stresa, gdy wywalił mi się makan na bok. Po prostu to się nie mogło dobrze skończyć, ale na szczęście jakoś się skończyło, bo większość osób nie ogarnęła, że nie można tam przez tą głęboką wodę jechać, tylko trzeba tak bardziej od prawa to jezioro wziąć, nie? Że ja też, bo ja tutaj wcześniej gdzieś sobie tutaj jeździłem. A, tym Mini Cooperem sobie jeździłem, co kamerę z kokpitu na chwilę włączyłem, nie? No to sobie tutaj pocisnąłem i jakby wiedziałem, że tak było, no, bo wcześniej sobie tu pojechałem. Także warto znać tą mapkę. No to jest kwestia czasami wygrać albo przegrać na eliminatorze. Kurde. Bardzo fajny był poprzedni meczek, gdybym się tamtemu typowi z tej góry nie urwał. No to by było kiepsko, zobaczcie, już sobie tutaj te suple dropnąłem. Proszę bardzo, bierzemy... O kurde. O kurde. Jedź, ja nie chcę z tobą walczyć, jedź sobie, jedź. Proszę bardzo, ustępuję ci drogi. No, chcesz czy nie chcesz? No, decyduj się, chłopie. Decyduj się. Patrz, typa, pojechał sobie. What? Poszedł sobie, nie chce ze mną walczyć. Czemu? Mógłbym je spokojnie rozjechać, ta Supra jest do dupy. Ona w ogóle nie jeździ. Co, ale driftuje trochę, no? Właśnie nie wiem, czy się skusi na tą Suprę, czy nie? Co z tą z tyłu? Ej, miał dobre auto, mógłbym je spokojnie zniszczyć. No nie chciał, czy co? O co chodzi? Boże. Szukam na takich zadupiach teraz dropów różnych. O ja, nie chciałbym się ścigać tutaj w tej wodzie, Supro. Szukam po... Ej, no patrz, nie da się tym jeździć. Chcę zobaczyć, co jest tu na górze. Czek, piąty poziom. Nieźle. Ford Focus. Ford Focus może... Czekaj, bo ten gościu mnie wyzwie na pojedynek. Nie! Zabieraj! Kurde, przed całym dropem. Cholernik jeden. Co tu robimy? Czekaj. Torami nie pojedziemy, bo jest za daleko. Może nie. Fizyki torami? Dawaj torami jedziemy, dawaj. Ale torami, zobaczę, czy to mi się opłaci. Na pewno szybciej przejadę przez górę. Tory powinny być już tutaj. Ops. Jezu, co tu? Jakiś gościu wyskoczył. Ale ja tutaj mocno... O nie, nie wiem, czy dobrze pojechałem. Oh my god. Ej, co za typ? Ej, co za gościu, nie? Ja już miałem przed oczami dropa, już siedziałem w tym fokusie, już wdychałem też zapach tych nowych, świeżutkich foteli. A tu przyjechała ta dziadzina i wyzwała mnie na pojedynek. O, tu regalie mieliśmy, choroba. Co za wściekły gość, a tą Suprą nie da się jeździć w ogóle. Wściekam się na niego, a prawda jest taka, że ja setki razy tak robiłem. To jest największa frajda właśnie. I sam teraz operowałem rykoszetem od takich działań. Jezu. Odpalmy sobie jeszcze jednego. No, zobaczymy jak teraz. Teraz powinno się to Porsche pojawić. To ja bym mu pokazał, na co mi stać. Nie? No, a nie Suprę wyzywa na pojedynek. Gościu, o co chodzi? Znowu będziemy ścigać się w noc. Na szczęście w Forzie Horizon noc jest bardzo krótka. Trwa paręnaście minut, podczas gdy dzień trwa dużo, dużo dłużej. Co jest dziwne, nie? Ale tak zrobili i tak jest chyba lepiej. Ja trochę podkręciłem miasto i żebyście w ogóle widzieli, co się dzieje. Zrobimy sobie pojedyneczek zaraz, znajdziemy jakąś ofiarę. A już się bije, słuchajcie, piąty poziom to jest dobry poziom, żeby się bić. Chyba, że w tym dropie tutaj zaraz będzie coś magicznego dla mnie. Takie fioletowe. Chciałem coś takiego fioletowego, żeby tam siódmy poziom był czy coś. No ale słuchaj, dzisiaj wygrałem mecz samochodem z piątego poziomu i to makanem, który na offroady jest no, taki sobie, nie? Tam gdzieś pełno typa w okolicach miejskich. Wiecie, na skraju strefy. O, tutaj kogoś mamy, dawaj, jedziemy z nim. O, coś dobrego, coś offroadowego. To jest chyba
Nie wiem co to jest, ale coś dobrego. Coś dobrego do wyzwania na pojedynek. Patrz, tu je mam. Nie ten, ale dobra. Będzie fajny pojedyneczek. Nie wiem czemu tamten poprzedni gościu go nie wyzwał na pojedynek. Ale tu są krótkie, strasznie biegi w tym moim Fordzie. Spróbuję ominąć ten las. Dobra, no to tutaj to nie będzie, nie ma o czym gadać, kurczę, to nie to przyspieszenie. Proszę bardzo, mamy Alfa Romeo. Jedziemy kogoś wyzwać na pojedynek, kogoś tutaj mamy. Ale ciśnie, co on tam ma? Dawaj go, dawaj, od razu, od razu. Ferrari, on na offroadach będzie słaby. O kurde, no kurde, gdzie tu mnie... O nie. Tak, moje auto powinno być lepsze tutaj na offroadach, ale mam 6 poziom. A on ma 9, więc jego samochód jest 1000 razy szybszy i w dodatku mamy bardzo mało do przejechania. Ale to Ferrari może się wydupić. Chyba, że gościu gra na padzie, to ma łatwiej. Ja tu się muszę kurde nakręcić. Zobacz. Dobra, moje auto też nie jest kosmiczne na... Czekaj, nie podaję. Moje auto też na wszystkie strony latało. Ojej, ciężko było opanować. Ciężko było opanować, widzieliście, że cisnę, leci na lewo, na prawo, ech. No i proszę bardzo, tryb Fortnite, oja, dzisiaj było ekscytująco, emocjonująco. Ja tak myślę, piszcie w komentarzach w ogóle, jak eliminatora następnym razem zagrać, bo jedna osoba napisała, żebym grał na kamerze z kokpitu i to może być naprawdę poważne wyzwanie, trudne coś takiego może być, bardzo dla mnie. Ale może, jak macie jakieś inne próby, na przykład, nie wiem, wygraj eliminatora Mini Cooperem, no, to by było niezłe wyzwanie, bo ja się czuję i tak nadal się cieszę z każdej wygranej, chociaż już mniej więcej wiem, jak eliminator działa i jak się w tym trybie Fortnite odnaleźć, to mimo wszystko i tak jest to trudne, nie, żeby wygrać, wiesz, za każdym razem. No jest to takie, no, złożona sprawa, nie jest to takie... za każdym razem, nie? No dobra, wiecie co, to piszcie w komentarzach o tych propozycjach waszych, a ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hejas!